nazwisk kupę wymieniać. Naprawdę do tytułu mistrza świata tylko zdobył Jurek Sztakiel w 73. W tym roku jest drugi tytuł mistrza świata. Chociaż Polacy zawsze pisali pięknymi zgłoskami tą historię tego żużla. Dziwię się, że no naprawdę jest taki podział w tej chwili w Europie, gdzie wiadomo, że najwięcej kibiców właśnie jest z Polski. To jest sukces naszych zawodników, ale również sukces polskiego żużla, bo tą historię piszą sami zawodnicy, nie działacze, nie panowie, powiedzmy, jak to się mówiło w marynarkach granatowych, a zawodnicy. No i cieszę się z tego względu, że polscy zawodnicy udowodnili, że są najlepsi na świecie, a myślę, że będzie taka fala w tej chwili, że tych zawodników, którym należy się start w Grand Prix, będzie coraz więcej. No właśnie, bo mieliśmy piękną historię, może mało mistrzów świata, ale doskonałych zawodników w przeszłości, ale myślę, że na przyszły rok mamy szansę, żeby tych naszych zawodników z najwyższej półki było więcej i być może trzech naszych reprezentantów ma szansę na to, żeby rozdawać karty w Grand Prix. Jak oceniasz szansę Janusza Kołodzieja? No, wspaniały zawodnik w tym roku pokazał, ja nie wiem, czy ta zmiana barw klubowych tak podziałała na niego, na pewno większą motywację miał, ale uważam, że no, dobrego mentora ma w postaci Krzysia Cegielskiego. No i jedzie naprawdę wspaniale. Ja uważam, że stać go, powiedzmy, na dobrą jazdę w cyklu Grand Prix. Tylko obawiam się, skoro trzech Polaków ma zagwarantowany byt w cyklu Grand Prix, o czwartą kartę dla Polaka będzie ciężko. No na pewno tak, ale życzymy tej dzikiej karty Januszowi i żeby czwórka naszych reprezentantów dawała nam tyle satysfakcji, co w tym sezonie, przede wszystkim tych naszych dwóch medalistów. Może rzeczywiście FIM zauważy, że bo to w końcu FIM rozdaje te karty, nie BSI, bo BSI jest tylko, powiedzmy, wykonawcą tego cyklu Grand Prix, a uważam, że Janusz Kołodziej w tym roku pokazał, że powinien dostać tą kartę. Jak postąpią władze FIM, zobaczymy. Dziękuję bardzo. Przed nami losowanie i wielki finał. No dziękuję. Wybór, Adamie, kochany. Wybór już się dokonał, to tylko przypomnimy Państwu, chociaż to w obrazku widzieliśmy. Andreas Jonsson, Chris Harris, Janusz Kołodziej z pola trzeciego i Rune Holtas z Podpłotu. Tak wybrali panowie finaliści. Wstrzymajmy się chyba jednak tego, że jak mamy trzy turnieje, to dlaczego nie możemy mieć czterech zawodników? Dzisiaj było tylko potwierdzenie tego. Nawet jeśli nie ma Jarka Hampela, nawet jeśli nie ma Tomasza Goloba, to świetnych mamy następców, zastępców, bo i Rune Holtas i Janusz Kołodziej znaleźli się w finale. Jeśli jest już tak strasznie głośno, że ja patrząc na Was nie jestem pewna, czy mnie słyszycie. Na razie to prawie. Słyszycie. Czy to był trudny wybór dla Janusza Kołodzieja? Czy to był trudny wybór? Tak. Z tym polem. W tym sensie był trudny, że Runę wybrał to czwarte, najbardziej chyba korzystne w tej chwili pory startowe. Przez cały zawód się pewnie spodziewał. Więc wybrał trzecie, ponieważ z tego trzeciego pola nawet przy przegranym starcie może coś zrobić na pierwszym muku, tak jak w półfinale z czwartego pola jechał, był czwarty na pierwszym muku, mógł rozpędzić swój motocykl tam po zewnętrznej części toru, przecinając do wewnątrz. Ta prosta jest bardzo długa, więc będzie próbował zrobić po prostu to samo, a może się uda z tego trzeciego, z którego jest więcej po prostu rozwiązań. Gdyby wybrał pierwsze i został zamknięty na starcie, to musiałby zostać pewnie na czwartej pozycji. Podczas rozmowy Adama z Zenonem i także wyboru pól startowych finalistów podglądaliśmy troszeczkę Tomasza Goloba, Tomasza Kaszyńskiego w rozmowie z Tonym Rickardsonem. To bardzo budujące są obrazki, jak dla mnie. Ja tak to odczuwam, że były mistrz, tak wielki mistrz jak Tony Rickardson przychodzi i jestem przekonana, bardzo szczerze gratuluję tego mistrzostwa Tomkowi Golobowi. W swojej dyscyplinie, Leszku, jest podobnie? Oczywiście, że jest podobnie, to jest generalnie w sporcie, natomiast myślę, że teraz Tomkowi też jakby troszeczkę bardziej lżej jest na sumieniu i może podejść do Rickardsona, bo też jest mistrzem świata, jakby dołączył do tego grona wielkich, największych zawodników, bo mimo, że był do tej pory wielkim sportowcem, wielkim zawodnikiem, zdobył wiele medali mistrzów świata, to jednak złoto jest złoto i nie czarujmy się, to jest najważniejszy kruszec w sporcie. Natomiast ja chciałem powiedzieć, jeszcze wrócić króciutko tylko do Janusza Kołodzieja. Ja myślę, że w sporcie żużlowym, w ogóle w sporcie chodzi o to, żeby tworzyć widowisko. A Janusz Kołodziej tworzy widowisko nawet na dzisiaj w tej drugiej fazie zawodów, trudnym torze. Widać, że szuka rozwiązań, widać, że walczy, w związku z tym
dzika karta dla Janusza Kołodzieja. Nie ma innego wyjścia. To na jaki utwór czekamy? Zdrać rzecz, o której może kibice nasi i widzowie na pewno nie muszą wiedzieć. Czekamy na utwór dla Janusza Kołodzieja, bo zawodnicy mieli tutaj prawo wybierać sobie utwór, który chcieliby usłyszeć po biegowym zwycięstwie. Czego oczekujemy? Tak, już dwa razy mieliśmy przyjemność słuchania refrenu tego utworu. Nie zapomnij, skąd tutaj przybyłeś. No tak, miejmy nadzieję, że tak będzie też po finale. Czekamy na ten utwór, jeśli nie ten, to utwór wybrany przez Runę Hol. To najważniejsze, żeby to nasz reprezentant stanął na najwyższym stopniu podium. Tego sobie życzymy. I przenosimy się do komentatorów. Dziękujemy bardzo. Również z wielkim niepokojem oczekujemy na rozstrzygnięcia tej ostatniej gonitwy. Wiemy już, że nie ma takiej matematycznej możliwości, ażeby wypadł z ósemki Chris Holder, aczkolwiek oni też szukali w teamie australijskim z Davey Wattem długo kalkulatora, bo ciągle nie byli pewni. Ciągle te liczby nie chciały się złożyć w taką całość, dającą jeden punkt przewagi, przynajmniej przy wszystkich teoretycznych i praktycznych rozstrzygnięciach, które dzisiaj nastąpiły na torze w Bydgoszczy. Minuta do rozpoczęcia najważniejszego wyścigu, dodajmy ostatniego wyścigu już tego sezonu. Finał z mniejszymi, większymi niespodziankami. Jak ty to, Rafał, widzisz? No, myślę, że niewielu spodziewało się i ja też nie spodziewałbym się, że tak właśnie będzie wyglądał finał tego Grand Prix. Na pewno brakuje tutaj jednego najważniejszego nazwiska, nazwiska Golob. Bo przyzwyczaił nas, że zawsze, już nie mówię, że do wygrywania w Bydgoszczy, ale zawsze przynajmniej do finału. Aczkolwiek emocje będą też niemałe, myślę, że o to zadba Janusz Kołodziej. Tak jest i może mu w tym jeszcze pomóc Chris Harris i może w tym wszystkim tak naprawdę pomóc Pupil, właśnie zawodnik, który sporo lat spędził tutaj przy sportowej. No i Rysiek, no i Rysiek. Andreas Jonsson. Zapewni, na pewno. No i Rysiek. Rysiek spod płotu wybierał pierwszy, wziął zewnętrzne. Jaka będzie ta rywalizacja naszych reprezentantów w pierwszym wirażu? Na razie Bomber szybciej wyskoczył, ale oni jadą szeroko. Janusz Kołodziej tutaj wypychany tym razem przez Andreasa Jonssona. Pognębił tylko Ryszarda Holte, który tam się przebijał. Jonsson wciska się pod łokieć Harrisa. Już wypchnął. Jonsson jest na prowadzeniu, ale to jeszcze nie jest koniec emocji w tym wyścigu. Janusz Kołodziej, on szuka tam takiego cudownego pchnięcia, jakie pokazał nam, zaprezentował w wyścigu półfinałowym. Na razie Jonsson po tej gumie przy krawężniku fantastycznie szybko wyjeżdża, jest idealnie doklejony. No ale nasi reprezentanci, to nas smuci, nie mogą znaleźć tutaj sposobu na Chrisa Harrisa, który daleko za plecami Jonssona, ale jego nie można dogonić. Ryszard Holta chyba dzisiaj nie zmieści się na podium, natomiast stanie na nim. Nie udało się to w Lesznie, bo tam został wykluczony Janusz Kołodziej, ale uda się to prawdopodobnie dzisiaj. Są w szczycie ostatniego wirażu. Andreas Jonsson być może na pożegnanie z Bydgoszczą zwycięża w Grand Prix bydgoskim roku 2010. Drugi Chris Harris, a miejsce trzecie dla Janusza Kołodzieja. Szkoda, że nasi reprezentanci zajęli dwie ostatnie lokaty, no ale powiedzmy uczciwie, rywale byli tutaj po prostu lepsi. Byli. Myślę, że tutaj się rozstrzygnęła sytuacja w pierwszym łuku. Ciężko jest na tym torze wyprzedzać. Tym bardziej, że nawet już ta ścieżka gdzieś tam, która niosła nieco za środkiem toru, absolutnie nie nadaje się w tej chwili do jazdy. No ale cóż, na pewno nie można tutaj odmówić Januszowi ambicji. Próbował, musiał bronić się na pewno przed atakami Holty. Próbował jeszcze gdzieś tam walczyć z Harrisem. No i cóż, myślę, że bardzo udane zawody Janusza. Spodziewaliśmy się może nieco większej. Myślę, że tutaj na przeszkodzie stanęły warunki torowe, które raczej Januszowi tutaj nie pomagały, nie pozwalały na pokazanie szerokiego, przecież wiemy, wachlarza umiejętności i nie pokazał nam